Hej, cześć, siemanko, jestem Blind Ghost i witam was w kolejnym poradniku do Trova. Tym razem zajmiemy się Power Rankiem. Tak, dzisiaj sobie omówimy, czym jest Power Rank i jak można go sobie zwiększyć. Więc cóż, zacznijmy od tego, czym jest Power Rank w Trowie. Power Rank jest jakby wyznacznikiem naszej jakby mocy, siły, jak pokazuje, jak bardzo jesteśmy, kurde, jak bardzo jesteśmy wykokrzeni w grze. Więc im więcej power ranku mamy, tym więcej tym więcej zadajemy obrażeń, tym więcej mamy życia. Zależy w co bardziej idziemy, czy w życie, czy w damage. I oczywiście zależy to też od klasy. Więc cóż, jak zdobyć power rank? Jest parę sposobów po najechaniu na, po kliknięciu C i najechaniu właśnie na power rank widzimy, skąd power rank możemy zdobyć. Pierwsze jest to oczywiście class level, czyli za levelowanie klasy zdobywamy power rank. Jak widzicie, za maksymalny level klasy, czyli 30, zdobywamy 450 power ranku. Mamy też power rank za ekwipunek, czyli wszystkie właśnie tutaj, czyli za hat, za weapon i za face, plus jeszcze ring. I za to właśnie dostajemy power ranka, czyli tutaj mamy właśnie 3439. Dostajemy też power rank za mastery, czyli to jest za jeden level mastery dostajemy 2 power ranki, więc maksymalnie możemy zdobyć właśnie 600. Możemy też power rank zdobyć za smoki, które żeśmy właśnie odblokowali. Ja aktualnie mam, brakuje mi dwóch, więc brakuje mi dwóch, aczkolwiek nie wiem, czy za jednego jest power rank, ale powiedzmy, że brakuje mi dwóch, więc aktualnie mam za wszystkie smoki, jakie posiadam, 330 power ranku. No i oczywiście najwięcej dostajemy power ranka za gemy. Jest to raczej nasz główny, no jest to główna rzecz, z jakiej możemy zdobyć nasz power rank. Tutaj naprawdę możemy sporo power ranku zdobyć. Jak widzicie, na samych gemach mam 12 362, więc no gemy dają naprawdę sporo power ranka. Są to oczywiście stellarowe gemy, więc tutaj z tego naprawdę możemy sporo power ranka zdobyć. Ale na początek dla nowych graczy raczej głównie mi się wydaje, że właśnie najlepiej levelować klasę i zdobywać ekwipunek i robić smoki. Gemy to raczej tak, no na początku jest ciężko zdobyć właśnie dobre gemy, więc raczej na początku, jeśli nie mamy jeszcze shadowów, wrzucamy byle jakie gemy, nieważne jakie mają statystyki, po prostu wrzucamy wszystkie jak lecą. Oczywiście te z jak największym power rankiem, czyli jeśli mamy jakiś dobry gem z dużym power rankiem, to od razu go wrzucamy, nie patrzymy w ogóle na statystyki, aby tylko dojść właśnie do 5000 power ranka, ewentualnie, czyli no tak, do 5000 power ranka, tak żeby sobie wbić właśnie tutaj na Uber 8 i żeby móc właśnie wtedy dropić shadow gemy. Wtedy już możemy tak troszeczkę bardziej zadbać o statystyki na tych gemach, bo będziemy potrzebować 10 000 power ranka, żeby wbić na kolejny Uber,
czyli tutaj na Uber 9. A no już żeby tutaj wejść, no to już potrzebujemy raczej dobrych gemów, więc Shadowy już powinniśmy właśnie budować statystyki pod swoją klasę, czyli na przykład jak ja gram Chloromancerem, więc tutaj głównie statystyki to głównie statystyki to raczej Magic Damage, Critical Hit i Critical Damage. Z moim power rankiem i z moimi gemami to też raczej już idę też trochę w health, bo jak widzicie critical hita mam 75, ale nie mam jeszcze wszystkich gemów na maksa, więc wydaje mi się, że te 5% raczej z tych gemów będę miał jeszcze, więc właśnie też nie idę za bardzo już w critical hit i idę powoli już w życie, żeby mieć więcej życia. I plus to też, że no po prostu mój emblem daje 20% critical hita, więc wystarczy mi 80%, żeby mieć 100. Więc dlatego już nie idę właśnie w critical hit, tylko idę już tylko w critical damage i ewentualnie magic damage i maximum health. Więc tak, no i chyba to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o power rank, więc chyba już raczej tutaj nic nie powiem. Więc no, głównie raczej zdobywamy to z gemów, jak już mówiłem, na początku raczej bierzemy wszystkie gemy, jak leci. Patrzymy po prostu na to, patrzymy po prostu na power rank wtedy, nie? Nie patrzymy na statystyki, tylko patrzymy właśnie na power rank. Jeśli mam już shadowy, to wtedy dopiero zaczynamy patrzeć na statystyki. No i oczywiście, jak tutaj pokazuję, właśnie tutaj ten na power ranku level, tutaj ekwipunek, master rank, no i smoki. Więc to też, też starajcie się to właśnie tak powoli jakoś wbijać. No chyba najszybciej wbijecie właśnie level i właśnie to jest level, czy power rank z ekwipunku. Czyli tam ulepszać właśnie sobie ekwipunek na jakieś shadowy, na radianty, ewentualnie na stelary już. I tak powoli sobie właśnie to budować. No i dragony sobie craftować, no i tam powoli zdobywać właśnie to mastery, nie? No i cóż, no chyba tak to właśnie wygląda i tutaj nic więcej raczej już chyba nie powiem. Power rank no nie jest jakiś trudny do zdobycia, ale no cóż, no trzeba trochę czasu poświęcić na dostanie się na Uber 8, żeby tam właśnie już zacząć powoli szybciej zdobywać ten power rank, bo jak już będziemy zdobywać właśnie te shadow gemy i będziemy mogli właśnie też potem wejść na Uber nie, momencik na Uber 8 zdobywamy już radiantowe gemy na Rare. Tak, na Rare. Czyli zdobywamy Shadow gemy i radiantowe gemy. Więc no, jeśli dostaniemy się właśnie na Uber 8, to wtedy właśnie dbamy już o radiantowe gemy też. To nawet jeszcze bardziej. No i o Shadow, tak jak już mówiłem, nie? Więc już dbamy o te statystyki na tych Shadow Gemach i na radiantowych gemach. Oczywiście częściej nam będą wypadać właśnie Shadow Gemy, więc tutaj więcej tego będziecie mieli. Ale oczywiście radianty raczej polecam, jeśli już dropią wam radianty, to patrzeć się za radiantami, które mają jakieś gwiazdki. Czyli na przykład jedną gwiazdkę albo więcej. Jeśli mają 0, no raczej bym powiedział, żeby tego nie używać i raczej bym to przerobił na dust.
bo to się chyba wam bardziej przyda. O ile dobrze pamiętam, to Shadow Gem z jedną gwiazdką jest chyba lepszy niż Redentowy Gem bez gwiazdek. Więc no, sami rozumiecie, lepiej mieć im więcej gwiazdek, tym lepiej po prostu. Więc właśnie od jednej gwiazdki w górę warto sobie to właśnie wrzucić na postać. Jeśli ma 0, to raczej nie polecam tego używać. Raczej lepiej to przerobić wtedy na dust, nie? No i cóż, to chyba było na tyle. Na razie, trzymajcie się. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie właśnie Power Ranku, piszcie w komentarzach. No i cóż, na razie, trzymajcie się i do następnego odcinka.